Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry, Agnieszka kobuz wojska, audycja Czas na Igrzyska. A u mnie bardzo ciekawy sport dzisiaj. Myślę, że no, mało znany dla wielu słuchaczy. No, u mnie dzisiaj Polska strzelczyni, specjalizująca się w strzelaniu z karabinu, brązowa medalistka mistrzostw Europy, złota medalistka uniwersjady, brązowa medalistka Igrzysk Europejskich z zeszłego roku, tak Aneta Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień Coś Dzień byś dziękuję. jeszcze dodała? No, Olimpijka! Że... Jezu, przepraszam, najważniejszej <laughs> rzeczy nie dodam. Olimpijka z Tokio. Tak jest. Z najważniejszych rzeczy, to jeszcze bym dodała, że wygrałam finał Pucharu Świata mhm. w zeszłym roku. Jestem rekordzistką Polski, to są takie moje dwie dumy. Okej, okay, czyli, czyli rekord Polski jest dla ciebie tak samo ważny, jak te inne medale? No, myślę, że tak, bo to jest taki bardzo duży wynik. Mm -hmm. I to jest taki. tego się nie, nie strzela od tak. Od tak, Wiesz? dokładnie. No właśnie, ta dyscyplina twoja, jak mówiłam komukolwiek, że zapraszam dzisiaj dziewczynę ze strze strzelectwa, przepraszam, to ojej. W sumie o co tam chodzi? Nieby takie proste, znane, ale jednak myślę, że tak do zwykłego tutaj, że tak powiem, do zwykłego słuchacza nie do końca, dla zwykłego słuchacza nie wszystkie rzeczy mogą być wiadome, więc chciałabym przede wszystkim zapytać na początku o twoje początki i o twoją dyscyplinę, którą mam wrażenie chciałabyś trochę tak pokazać wszystkim. Tak, od jakiegoś czasu próbuję promować strzelectwo. Mhm. Gdzieś tam zaczęłam i na swoich mediach społecznościowych pokazywać jak wyglądamy, jak trenujemy, jak wyglądamy, jak startujemy, że ten nasz rok jest pełen wyjazdy i trzy czwarte e, czasu nas nie ma w domu, tylko jesteśmy na zgrupowaniach i e, zawodach, że to nie jest takie łatwe, że sobie wycelujesz i naciśniesz spust palcem i, i że to jest wszystko. E, no to, to jest taka trochę twoja misja? Trochę tak, bo po jakimś czasie bycia, ma, mam wrażenie, że po prostu z czasem człowiek nabywa takiej, przynajmniej zawodnik nabywa takiej świadomości, że z, z, chce coś oddać tej okay. dyscyplinie. I y, raczej to już jest ten czas, że zastanawiam się, co by móc zrobić mm -hmm. i y, zaczynamy myśleć, co dalej. Także no... A jak inni zawodnicy? U Was raczej tacy są zawodnicy otwarci, jeżeli chodzi o te e, social media, o których wspominasz, czy w ogóle o taką promocję swojej dyscypliny, czy raczej na zasadzie robię swoje, idę na trening, startuję, zdobywam medale, czasem, czasem nie i wracam? No, mniej więcej tak to wygląda. Mhm. W ogóle strzelcy są. Dosyć mocno zamknięci w większości. No I Właśnie i takie mam wrażenie. Bo... bo nasza dyscyplina też tego wymaga. Okay. I nie każdy może sobie pozwolić, żeby sobie dodać zdjęcie, że halo, halo, jestem na zawodach, trzymajcie kciuki, bo zaraz czuję presję przez to. Co ale raz... to chyba w każdym sporcie występuje, nie ta, tylko w Tak, Na pewno, ale u nas myślę, że to natężenie e, presji, e, ta psychika, mm -hmm. ta, e, ten stres dużo bardziej wpływa na wynik niż w innych dyscyplinach. Okej, okay, dlaczego? E, no bo nie możemy wyzwolić tego wszystkiego ruchem. Mm -hmm. Jesteśmy zamknięci w sobie i e, staramy się pozbyć naszych nie emocji. drżeć Nie mogę krzyknąć, jak mi nie idzie. No mhm. jak chociażby ktoś e, rzuci nie tak e, oszczepem czy kulą, pchnie źle, czy e, nawet jak dobrze to oni tą energię wyrzucają tak, z siebie, tak nie? i to pokazanie jakiejkolwiek emocji pozwala oczyścić ciało i, i tak. umysł z tego. U nas tego nie ma, u nas się pozbawia człowiek totalnie wszystkich, i tych dobrych, i tych złych, więc myślę, że to też dużo z tego wynika. Teraz to trochę zaczęło się rozwijać, bo faktycznie ci młodsi zawodnicy coś tam zaczęli pokazywać, przestali się wstydzić, bo to też było tak, że jak ja zaczęłam prowadzić moje media, to poprosiłam firmę, żeby mi w tym pomogła, bo nie było nawet mhm. nikogo na świecie. Y, którym byśmy mogli się wesprzeć i zainspirować, więc to było takie trochę szukanie, jak to okay. zrobić. Y, i Czyli inni zawodnicy też są tacy zamknięci? To, tak, dosyć, dosyć dużo jest y, takich zawodników, którzy mają bardzo małe osiągi, bardzo mało postów, mało co dodają. Jak coś się nie uda, to wcale nie dodają. I to jest y, też duży problem, bo, bo jak tutaj się inspirować kimś, kto raz na rok doda jakiś post. Chociaż mimo tego, że jest mistrzem świata albo no jest. Właśnie. Także no tutaj y, tu, to było wyzwanie na pewno. Y, ja już y, po, podziękowałam, nie współpracuję, robię to sama, bo zaczęłam czuć o co mi chodzi, okay. co mi się podoba, co nie. Więc z tej pracy dosyć szybko zrezygnowałam w współpracy, ale um, też zaczęłam widzieć kierunek, w jakim chciałabym, żeby to szło. I też młodsi zawodnicy, tak jak powiedziałam, już zaczęli coś tam. Czyli w tym, ty jesteś inspiracją i prekursorem trochę tej działki, można powiedzieć. Nie chciałabym tak mówić, ale na pewno było duże zainteresowanie i czasami takie nieprzychylne komentarze. Mhm. Nie, bo jak mogłam napisać, że jestem lepsza od innych reprezentantek Polski? Okej. Okay. Bo ja, jak tak mogłam napisać? No, my jesteśmy veritikuje. drużyną. To był fakt. Tak, a ktoś mnie prawda. ocenił, że ja tak nie powinnam pisać, bo jesteśmy drużyną. Ale jak y, zawody skończyłaś na wyższym miejscu, tak. to w danej chwili byłaś lepsza. Tak. I to było po prostu... Oczywiście w kole na kolejnych zawodach możesz być gorsza. I tak, to jest naturalne. Tak, tak, No i, i jakieś takie pojawiały się komentarze, że ja o czymś nie powinnam poruszać. Że ja w ogóle powinnam się zająć tym strzelaniem, a nie ciągle wyskakuję z lodówki. I co? A co ty na to, na takie komentarze? No co mogę zrobić? No lewam. No. Co, co to, to... to zrobić? No swoje trzeba robić. Trzeba się inspirować tymi, którzy nas inspirują inspirują, a nie ściągają w dół. Bo, bo ja patrzę na takich, no, no na zawodników powiedzmy innych dyscyplin, którzy reprezentują taki poziom, jak mi się podoba. Okay. To znaczy... Nie Czyli wiem. ty jak nie masz w tej swojej działce takich, że tak powiem medialnych osób, którymi chciałabyś się inspirować, to patrzysz, co robią inni jest tak, to, to dokładnie. dokładnie, no bo gdzie tu szukać czegoś, no, no, każdy chce się rozwijać i robić coś A Jakiego polskiego sportowca, załóżmy konto w, w mediach społecznościowych, obojętnie na jakim portalu, podoba ci się najbardziej? Albo na, na, z największym zaciekawaniem śledzisz? No tak różnie oglądam, ale ja na przykład bardzo lubię osobowość Marcina Lewandowskiego. Okej. Okay. I no nie wiem, no bardzo dużo jest zawodników. Angeliki Cichockiej, no ja ogólnie kocham atletykę. No bo, to... bo chyba zaczynałaś tak, od lekki. I, I ogólnie bardzo ich tam śledzę <noise> i tam podpatruję co robią. Ale też nie wymieniłaś takich teraz topowych gwiazd, top, topowych gwiazdy Bo być tego. może oni po prostu do mnie też przemawiają. Nawet mhm. po zakończeniu kariery Marcin gdzieś tam realizuje, nadal pokazuje, że. I chociażbym tym, co zrobił w Tokio, i jak pokazał, jak można, no nie chcę powiedzieć tego godnie przegrywać, ale jakby jak można przyjąć takie rzeczy na klatę i tak dalej, no to to jest super. Okay. I, i no, takich no, no, różnych. No. Na, na przykład mm, zauważyłam taką tendencję, że we wielu sportach e, po prostu dziewczyny e, mają najwięcej e, o, odzewu. Im są mniej ubrane, tym więcej. Gdzie, gdzie to strzelectwo my się tylko ubieramy? A poza tym ja chcę, nie chcę pokazywać takich, że, tak, powiedzmy, prywatnych rzeczy i tak dalej. Nie uważam, że to jest. E, nie chcę, żeby to się podobało, tylko żeby to miało jakąś wartość. Rozumiem. Żeby to to jakby... tym bardziej będzie trudno. To prawda. No to myślę, że rzecz... zdecydowanie byłoby Ci łatwiej, gdybyś miała krótkie spodenki, shorty i mogłabyś strzelać w tym stroju, ale u was Też jest tak nieco myślę. inaczej. Też tak myślę. My się tylko ubieramy. A coraz więcej, a, coraz więcej. A w social mediach, jak się zrzuca te ubranie, to jest yy, większy, większy hype na to. Yy, yy. Słuchaj. Czy, no właśnie, jeszcze a propos tych emocji, chciałabym do tego wrócić. Czyli jesteście tacy trochę zamknięci w sobie i później, wracacie, załóżmy, postarcie do tego pokoju, to nie jest czasem trudno, że chcesz trochę wyładować to wszystko, no bo mam wrażenie, że to jest takie, no nie wiem czy dobrze porównuję, coś takiego, że jak chce ci się płakać i ktoś ci powie, nie płacz, to wtedy chce się płakać jeszcze bardziej. No zależy, no już, już jest znaczy, człowiek tak bardzo masz uodporniony. Masz lata praktyki, domyślam tak, się, ale... Tak, jest tak bardzo człowiek uodporniony, no, no to sobie nie płaczę, tylko sobie tam płaczę w Umyślę albo coś. To <laughs> prawda. Ale no, no nie, ale tak samo to, to idzie w dwie strony, bo jak no ja, no ja na przykład tak mam, że ja na przykład z dużych sukcesów też się nie umiem cieszyć. Okej. Okay. Bo to, no to, to jakby... Jak, I też w sobie tak. No, no to jest takie no i tu, i tu jest. Czyli w, strzele, w strzelectwie nie ma czegoś takiego, że jak ktoś wygrywa, to jest wow, wyrzut euforii. Rzadko, eufo. rzadko. Są, są, tacy, są takie osoby, no ale ciężko z tego stanu takiej, takiego mhm. głębokiej koncentracji wyjść i nagle się cieszyć. Cieszyć. No są takie jednostki, jak na przykład jest taka bardzo dobra pistoleciarka, dwukrotna medalistka olimpijska, zresztą złota, Anna Korakaki. Ona ogólnie jest mega ekspresyjna okay. w tym cieszeniu się, ale dużo takich zawodników nie ma. Czyli jak, jak ty się cieszysz? No ja uśmiecham, a co tam, ja się cieszę w duchu. Albo na przykład się trochę po mogę pocieszyć, jak tam sobie poglądam. No, ja się cieszę, tak wiesz, o, bardzo jestem ograniczona w tym. Okay. Na pewno. Czyli nie jest to coś takiego, jaka swoboda załóżmy. Absolutnie. Wygrywa. Ale to też takie temperamenty przyciąga strzelesło. W sensie, bo jakbyś zaraz się emocjonował wszystko. To byś nie był dobry. To, to byś po prostu ciągnął za tym, że ten strzał był, ten 37 strzał był słaby i byś ciągle o tym myślał i tak dalej. Powiedz mi, jaki to jest. Jaki, jaki to jest sport w ogóle? Jakbyś to na zasadzie jak wyglądają treningi? Co jest najważniejsze? Czy wy tylko strzelacie? Czy musicie być mocni fizycznie? Mm -hmm. Ja miałam dobrą bazę, bo ja przyszłam z lekkiej i te pierwsze lata bardzo szybki ten e, pierwszy rozwój miałam. E, I mój trener dosyć e, nie, nie miał problemu, żeby mi na przykład wytłumaczyć pewne ruchy, złożenia, czucia. E, także tutaj miałam dosyć przyspieszony ten rozwój, a nie każde dziecko to ma. I też nie ma w Polsce takiego systemu nauczania. Każdy trener każe coś robić, mhm. ale nikt tego nie pilnuje, więc de facto większość strzelców mało co robi. Strzela. Po prostu przede wszystkim strzela, a tutaj to się opiera na czuciu ciała. Więc jak masz czuć ciało, jak nie, nie znasz swojego ciała, nie, 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 nie wiesz, kiedy mięśnie są zmęczone, nie potrafisz ich rozróżnić. Więc w większości jest to dosyć ograniczony ruch. I o ile takie dziecko ma ruch, wielu zawodników przychodzących z innych dyscyplin, tak samo jak ja, du dużo szybciej się po prostu rozwija, no bo mm -hmm. jest to czucie. Mm, ale e, na przykład jak byłam na studiach pięcioletnich na wychowaniu fizycznym, mój rozwój, który już był na jakimś tam poziomie międzynarodowym, on się totalnie cofnął. Okay. Więc ja w tym czasie biegałam, pływałam. Ćwiczyłam, miałam gimnastykę ogólnie super czas, tylko w ogóle mi wtedy nie szło strzelanie. I dopiero jak zakończyłam studia, to gdzieś tam pół roku, później mieliśmy uniwersjadę to znowu pierwszy finał, medale, i tak dalej, i tak dalej, więc yy, no to jest tak, że ja każdy musi wiedzieć, co, na co może sobie pozwolić na tym najwyższym poziomie. Warto jest coś robić od początku, ale później jak już jesteś yy, świadomy z tego jak strzelanie, jak, jak ruch wpływa na twoje strzelanie, to po prostu warto to powtarzać. Czyli na tych studiach, że tak powiem, miałeś za dużo różnych bodźców, a za mało tego strzelania, to było powodem ja mam, trochę? Ja mam problem z, z takimi głębokimi spięciami, które nie regenerują mi się tak jak u normalnego człowieka, rzekłabym. I te y, zakwasy, czy, czy zmęczenie, ono bardzo długo u mnie jest i gdzieś tam te, dopiero te drenaże jakieś sympatyczne mm -hmm. i tak dalej. To wszystko dopiero u mnie gdzieś tam zaczyna po paru tygodniach wracać do normy. Z tym, że my nie, mówi, nie mówimy o poziomie krajowym. Tak. My mówimy o takim poziomie, że, że ja idę i mogę wygrać wszystko. Mm -hmm. Więc jakby no, na początku każdy, moim zdaniem, każdy zawodnik powinien jak, jakąś tą ogólnorozwojówkę mieć, a później musi decydować, co mu służy, co nie. Są różne formy ruchu, więc można sobie dobrać, jaki się uważa. A jak u ciebie to wygląda tak proporcjonalnie, jeżeli załóżmy, chodzi o tydzień treningowy? No ja przede wszystkim strzelam. Przede wszystkim. Okay. U mnie to jest tak, że ile? Ja im... 80% czasu, myślisz? 99. Okay. Resztę się rozciągam. Tak? Tak. Rozciągam, bo ogólnie... Y Długotrwałe stanie, leżenie, klęczenie w postawie, to są napięcia. No I... właśnie, i zawsze z jednej strony masz tak, karabin, tak, pistolet. Tak. No to warto się z drugiej się, strony że to jest właśnie wszystko. Tak. Czy przestawiacie załóżmy, czy dajesz. No da war się. warto się z drugiej strony po prostu postać chwilę dla równowagi, mhm. ale no, nigdy nie staniesz tak samo i nie oddasz strzałów, bo się nie da. Bo po prostu strój jest i karabin jest tak skonstruowany, że nie dasz rady się tak złożyć. Ale tak dla przeciwwagi, co jakiś warto czas to na robić. treningu. No ja powiem, że ja robicie powiem... to? <laughs> Wielu zawodników to robi, ja tego nie robię. Tak myślałam, bo tak. u nas też są, że tak powiem, wiosła pojedyncze tak, i tak. powinni czasem schodzić na te prawi, na lewe tak, i tak, tak dalej, a nikt tego nie robi i są wygięci w jedną stronę trochę. Ja zakładam, że ja się naprawię, jak wszystko to, to, co mam zrobić, to zrobię i skończę to, co mam skończyć. Także jakby teraz wkładam całą swoją energię, żeby maksymalizować moje wyniki, bo mhm. sezon trwa od stycznia do listopada. Więc nie ma okresu, w którym ja mogę trochę coś porobić, bo zaraz muszę jechać i walczyć o skład. Czyli i ciągle walczyć. strzelasz tylko praktycznie. No stop. No stop. non stop. stop startuję. Za, za czym na przykład? Za jaką aktywnością najbardziej tęsknisz? Eee, za bieganiem. Chciałabyś pójść po prostu pobiegać. Tak. No. I co teraz na przykład, w jak masz okres, przy, <laughs> okres przygotowawczy, to nie, nie możesz na przykład y, dla fanu pójść sobie pół godzinki truchtach? Nie, nie, bo ja mam wyjęte parę tygodni z głowy. No a ze względu na te napięcia. Tak, tak. Tym bardziej, że ja teraz ciężkie nic dla nie robię. Głowy. Tak, tym bardziej, że ja teraz nic nie robię. Moje wyniki coraz bardziej idą do góry, więc ja to pielęgnuję, więc żeby mm -hmm. sobie nie pozwalać. Wiele razy próbowałam różnych rzeczy robić i nic. Nic nie działało. Więc jakby pielęgnuje to swoje strzelanie, żeby ono było na najwyższym poziomie. Na przykład mamy taką, jestem totalną przeciwnością Julki Piotrowskiej, która też strzela z karabinu, która sobie podnosi ciężary. Ale to jest ewenement raczej, nie znajdziesz drugiego takiego strzelca, który tak ćwiczy. Ale no to jest właśnie ta indywidualność i umiejętność pracy na spięciach mięśniowych. Czyli ty strzelasz plus się rozciągasz Przede wszystkim, tak. tak ale, przykład, ta baza, ale ta baza. Zrobiona ale, kiedyś. Tak, jest. zrobiona kiedyś, ona była takim na pewno początkiem solidnym. Ale na podstawą. przykład nie, nie ma jakichś treningów na siłowni, bo musicie jednak takich nawet izometrycznych, że tak powiem. Bo w tym stanie, w tych pozycjach jesteście, jak to wygląda? No nie mamy trenera od przygotowania fizycznego. Mamy fizjoterapeutę, który raczej robi z każdym jego problemy, mm -hmm. przerabia. Ale nie mamy trenera od takich rzeczy. Zresztą ja bym bardzo ubolewała, bo by mi kazał coś robić i moje wyniki by po prostu w pioruny poszły. Okej, okay, czyli ty jesteś takim trochę ewenementem, jeżeli o to chodzi. E, tak, bo większ... może ewenementem to nie. Ale się odkryła w taki swój sposób, że musisz po tak, prostu to jest, strzelać, tak, to jest, na pewno, jest swój prime time. Tak, to jest na pewno świadomość. Mhm. Ja świadomie rezygnuję z rzeczy, które lubię. Okej. Okay. A jak to wygląda za granicą, ci zawodnicy za granicą? E, no, różnie. U nas to jest naprawdę tak bardzo indywidualne, że możesz. Znaleźć zawodnika, który waży 100 kilo i bardzo dobrze strzela, jest cały, po prostu nie wygląda jak sportowiec, mhm. tak mówiąc kolokwialnie. No właśnie, dużo osób, dużo słuchaczy mogłoby powiedzieć: A strzelanie co to za sport? Po prostu sobie stoisz, mhm. ten jest taki, ta jest taka. Tak. I no gdzie to... oni mają do... ciało sportowca, załóżmy. Tak, no, wielu zawodników tak wygląda i mhm. po prostu oni są dobrzy w powtarzalności swojego ruchu, i to jest ich sport. I oni nie muszą mieć nie wiadomo jakiego pięknego ciała, żeby umieć doskonale stworzyć ten ruch, tylko oni muszą być dobrzy w tym. A to, jak wygląda, nie wiem, czy maratończyk, czy kolarz, czy strzelec, to już nie, nie, nie sprawia, że on jest wybitny, czy nie. U Was jest chyba taka największa, znaczy może nie największa, jedna z większych takich różnorodności, jeżeli o to chodzi, no bo jednak maratończycy zazwyczaj tak. jest jakiś taki kanon. Jeżeli chodzi o maratończyków, a u was, tak jak mówisz, każdy, każdy jest inny i tak, może dobrze strzelać. Tak, to prawda. I każdy musi znaleźć, w czym dobrze strzela. czy w takim. Jest też tutaj różnica w masie ciała. Trzeba kontrolować masę ciała. Czy jeżeli dwa kilo do przodu, do tyłu, to zaraz ten balans ucieka. Gdzie my tu mamy takie, nie wiem, nawet 200-gramowe, czy jeszcze mniej ciężarki na karabinie porozstawiane, żeby ten balans był idealny. Gdzie tu yy, na całej długości przytyjesz 2 kilo i to jest różnica. Czy męczy Cię czasem to strzelanie? Tak. Czyli można powiedzieć, że to jest taka love-hate relationship? Że kochasz, nienawidzisz? No, to... Czy raczej. No, często. No, no, to znaczy, to, to wynika jakby z, mhm. z, z zawodów. Jakby samo strzelanie mi nie przeszkadza. <laughs> powiedzmy, to nie jest tak, że ja kocham tę dyscyplinę i że za nią umrę mm -hmm. i tak dalej. To, to nie, nie. To jakby większe, większą radość sprawiał mi, mi ruch i, okay. i lekka atletyka i tak dalej. A że jakby w tym jestem dobra, e, to fajnie, super. Ale ja przede wszystkim jestem tu, bo lubię wygrywać mm -hmm. I to jest mój wybór okay. Bo ja mam taki charakter i ja po prostu pasuję tu Rozumiem I Wybrałaś jakby... po prostu sport, tak. w którym jesteś dobry Tak, tak, ale każdy sport ma swoje plusy i minusy Bo, bo równie dobrze mogłabym być super biegaczką Ale zaraz kontuzja i pyk To prawda Porozmawiamy jeszcze o Igrzyskach i o tym, właśnie, dlaczego wybrałaś to strzelanie po krótkiej przerwie. Agnieszka jako druga część audycji Czas na Igrzyska. Moją gościnią jest nadal Aneta Stankiewicz. No właśnie, jak jest z tym Twoim strzelaniem? Czy. No, już powiedziałeś, że to taka jest miłość, nie miłość trochę. Wybrałaś to dlatego, bo czujesz, że w tym jesteś dobra, ale Twoje serce. Należy do jakiej dyscypliny no, w końcu? Do lekkiej, no, 100%, do lekkiej. Czyli trochę żałujesz, że nie jesteś lekką atletką? Jak miałabym wybrać, to bym wolała być. <laughs> Ale, Ale no, czułabyś, jest, jak że jest. W tym, akurat w tej lekkiej atletce byłabyś słabsza, dlatego wybrałaś strzelectwo? Bo jednak ten czas jakoś Przyszłaś na to strzelanie, prawda? Tak, bo miałam kontuzję i tak jak ci powiedziałam, lubię wygrywać. I widziałam, ja jestem racjonalistką. Okay. Ja widziałam, że już nic z tego nie będzie. W sensie z lekki atletyki? Tak. A dlaczego? E, bo gdzieś miałam kontuzję. Zobacz Marika Popowicz tak, ale ona, to prawda, ale ona była petardą od początku mhm. swoich lat. Yy, to znaczy, o, ja chodziłam do tej samej szkoły, co ona i wszystkie rekordy szkoły to były jej. O. Yy, także ona nie, nie było tak, że ona była średniakiem. Mhm. A tutaj jakby moja, moja miłość do lekkiej nie, nie była taka sama jak moje wyniki. Okay. Także gdzieś tam y, nawet byłam na, na czwartkach lekko, lekko, lekkoatletycznych, y, wygrywałam co tydzień i nawet pojechałam na finał do Warszawy, ale już wtedy miałam tą kontuzję. A chciałaś Także, biegać? Y, no i y, no, biegałam. Jakby A na jakie dystanse? Na, wtedy na 600 metrów to okay. było, w tym y, roczniku, że tak mm -hmm. powiem. W tym, w tym, y, Czyli takie kategorii. dystanse średnie myślałaś, tam, średnie, średnie... zderzyłaś się z, z rzeczywistością troszkę. No to tak, ale trenować trenowałam pełno, pełną parą i jakby to nie było tak, że ja sobie oglądałam telewizję i ta lekka była tylko w mojej głowie. Ja normalnie doświadczyłam mi Okay. Więc jakby wiedziałam, zresztą mój mąż 10 lat trenował płotki, bieganie przez płotki. Więc jakby z tą lekką nawet po zakończeniu ja cały czas miałam styczność. Nie zazdrościsz im trochę tych kibiców, tej rozpoznawalności yy, i tak dalej? No bo domyślam się, że na strzelestwie jest mniej tych kibiców. Na strzelestwie praktycznie nie ma wcale kibiców. Większość miłośników to są byli zawodnicy lub amatorzy. To jest trochę przykre, bo... bo tak, tak, ale to też pokazuje, że dobrze, że robisz to, co robisz. Tak skonstruowane też jest ta, ta, te, są te konkurencje, że one są niezbyt y, widowiskowe. Mhm. Więc jeżeli ktoś nie rozumie, co my robi, jemu to w ogóle nic nie powie, nasze wyniki. Więc ta świadomość społeczeństwa jest dosyć mała i ciężko y, wytłumaczyć, jak ktoś nie miał w ogóle styczności, co to jest, co my robimy i dlaczego. Czyli nawet jak ktoś odpala sobie telewizor przy okazji Igrzysk Olimpijskich, to często po prostu nie rozumie, o co tam chodzi. Często nawet komentatorzy potrafią e, różne gafy strzelić, e, na przykład e, przy okazji igrzysk, e, wydaje mi się, że to było w, w Rio de Janeiro, e, komentator powiedział, że e, koleżanka czy, czy ktoś tam wkłada taki znacznik do lufy. Bo czyści lufę. Zaraz po zakończeniu konkurencji mm -hmm. schodzi i ona wkłada wycior, bo to jest, a to wcale to nieprawda była, bo to był znacznik bezpieczeństwa, który każdy musi włożyć po zakończeniu konkurencji, żeby pokazać, że w lufie nic nie ma. Sprawy z, z Lewej. Okay. I y, komentator mówi coś takiego w taki, przy takiej okazji, kiedy wszyscy tego słuchają. I wszystkie oczy są skierowane na olimpijczyków, tak, prawda? I to jest przykre że nie została zaproszona do tego osoba wykwalifikowana tak która po prostu były zawodnik nawet prawda chociażby no. także no to tu jakby jest naprawdę pole manewru dosyć duże i trzeba uświadamiać teraz na przykład pomagałam w promocji takiego programu z akademicki związek sportowy razem z ministerstwem sportu tworzy taki program dla dzieci i młodzieży strzelanie na strzelnicach laserowych gdzie po prostu y, każdy uczeń może przyjść i postrzelać w, w bezpiecznych warunkach i y, zobaczyć, jak to się robi na takich bardziej, powiedziałabym, y, pistoletach czy karabinach, takich wyglądających na takie bojowe, y, jakieś tam gloki czy, czy coś takiego, niż bardziej sportowe. Czyli mhm. jeszcze bardziej powinno im to przypominać, te y, karabiny czy pistolety z gier. No mam nadzieję, że po tym programie gdzieś ta młodzież, chociaż młodzieży nie mamy aż tak mało, ale gdzieś tam ten... Właśnie, bo to może być ciekawe dla, tak, dla to, dzieciaków. Tak, to jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o tym sporcie, to przez przypadek zupełnie może tam się znaleźć na tej strzelnicy tak jak ja. Ja przyszłam, ponieważ mój kolega z ławki strzelał i był bardzo dobry i miał bardzo dobrego trenera. I e, już wtedy e, gdzieś tą lekko trenowałam, już się tak zaczęłam rozglądać, co by można jeszcze porobić w tym życiu, żeby nie siedzieć w domu i się nie uczyć. Znaczy nie, żeby miała jakiś problem z nauką, ale po prostu e, lubiłam sobie zapełniać czas. Mhm. No i, i się okazało, że, że strzelnica jest tuż przy stadionie, więc ja przez pierwsze dwa lata najpierw chodziłam na, na stadion sobie pobiegać i od razu po treningu szłam sobie postrzelać. Czyli to jeszcze było takie dwa w jednym, tak, jeżeli chodzi o sport. Tak, tak. I no to, to ogólnie było fajne, bo mój trener klubowy, Tadeusz Czerwiński, to on się śmiał, mówił, no on się zmęczyłaś, to teraz sobie poleż na leżącej. Tak? No, oczywiście to nie było, to była taka jakby... For, zupełnie inna forma sportu, ale nadal był sport. I wtedy jakby to mi nie przeszkadzało, ten ruch. Mhm. Jakby ja jeszcze nie, nie, w ogóle nie miałam ani świadomości ciała. ani I pamiętam, jak na lekkiej trener mi mówił, że no, że muszę te ręce trochę wyżej, że tutaj luźniej. I ja myślałam, że ja, ja nie potrafiłam zapanować nad swoim ciałem, a poszłam na strzelnicę i pyk. Okay. i to jakby I poczułaś, lekka poczułaś że znalazłaś to co jest ta, twoje tak lekka, lekka mnie nauczyła tej świadomości ciała żeby ją tam wykorzystać okay. to na pewno to jestem tego pewna bo jakby tam nie czułam i mam i teraz na przykład jak biegam jakiś czas temu to ja czuję swoje ciało ja czuję swoje ruchy a jako początkujący zawodnik tam no nic no jak kłoda mm -hmm. powiedz y Czyli stres nie sprzyja trochę strzelcom. No zdecydowanie nie sprzyja. Jak ty sobie radzisz z tym stresem? E, to znaczy... Czy w ogóle się stresujesz? Czy już tak się przyzwyczaiłaś, że masz na to jakiś po prostu swój Nie, ja się nie, stresu... nie stresuję. Naprawdę? Się. Nie. I tak jak stałam na starcie, nawet głupie zaliczenie na WF-ie, żeby 800 metrów pobiec, mhm. to już mi serce waliło i wyskakiwało po prostu przez samo poczucie, że ja będę tutaj, muszę na czas, że muszę szybko biec. Mhm. A idę na mistrzostwa świata i nic na <noise> strzenicy. Nie mam pojęcia. Nie, nie, nie Czyli wiem. po prostu ten stres ci, że tak powiem, no, to pokazuje, że rzeczywiście ta dyscyplina jest twoja, że tam się chyba czujesz jak ryba w wodzie. Jeżeli... No, jakby to nigdy nie sprawiało mi problemu. To znaczy, to, co ja robię na treningu, ja to przenoszę na zawody. Nie zawsze tak było. Mhm. Zawsze były. Wcześniej może jakieś tam problemy były, żeby wyzwolić się maksymalnie, rzekłabym. Ale nigdy nie było tak, że ja wchodzę z palaczką na, na, na stanowisko. No to nigdy. Czy drogi, to jest sport? Zdecydowanie. Ale w Polsce na szczęście mamy szkolenie dzieci i młodzieży z tego zakresu, z tego sportu. I kluby są w większości e, są finansowane, czy przez miasta, czy przez Polski Związek e, wspomagane. E, I mają sprzęty. Nie mówię, że wszystkie są najlepsze na świecie te sprzęty, mm -hmm. ale karabiny i, i e, odzież jest na tyle e, sprawna, że naprawdę moż, możemy z tego wyszkolić przyszłego Mistrza Świata. Ile kosztuje takiej karabiny? Mój karabin koło 4700 euro kosztuje aktualnie okay. mój karabin. E, pneumatyczny, kulowy jest trochę droższy. Powiedz mi czy duże znaczenie ma ten sprzęt, że na przykład na zawodach widzisz, że moja konkurentka ma taki, ja mam taki i mówisz, a nie mam szans. Załóżmy albo mówisz o ja mam cud lepszy. Zazwyczaj, e, zazwyczaj to jest tak, że jak już jestem na jakimś poziomie w kadrze narodowej, to ta kadra zaopatruje tego zawodnika. W miarę taki najświeższy sprzęt. To nie jest tak, że nie wiem ja jadę z jakimś starym gratem mm -hmm. i patrzę i się wstydzę. Nie, absolutnie tak nie jest. Jak już jest dobry junior, to już się go wyposaża właśnie w, w strój szyty na miarę w, w karabin. Strój też jest taki ważny? Strój jest rzekłabym nawet ważniejszy od, yy... od karabinu. Okay. Tak, Dlaczego? Bo, yy... Teraz mamy takie czasy, że te wyniki poszły kosmicznie w górę, a stroje są, no przez to, że stroje są coraz bardziej sztywne. Jest, jakaś tam, jest jakieś tam ograniczenia na maszynie, że nie możemy mieć sztywniejszego niż tam jakiś tam parametr, ale no niestety wszystko idzie do tego, że te stroje są coraz bardziej sztywne i fajnie, jeżeli strój jest dobrze uszyty, i jest sztywny, to jest ok. Ale je, jeśli tylko są jakieś tam problemy, to niestety to raczej jest, mm, to raczej jest na niekorzyść dużą zawodnika. I ja w zeszłym roku miałam dwa takie stroje, niestety, i teraz przeżywam trzeci. Słuchaj, jesteś. Yy, o no, tej twojej dyscyplinie wrażenie, że można mówić i mówić, bo niewiele nie ukrywam, wiem o niej. E, z, jesteś olimpijką z Igrzysk Olimpijskich z Tokio. Jak wspominasz ten czas w ogóle? Twoje pierwsze Igrzyska? Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Mm -hmm. No, Tokio to było te, też takie trochę zaskoczenie, bo mm, one były przesunięte, Igrzyska. Ja w 2020 roku już pierwszy raz otarłam się o miejsce olimpijskie, wtedy na Mistrzostwach Europy były mm -hmm. rozdawane. I e, byłam pierwszą niebiorącą zawodniczką. Później mieliśmy rok e, zamknięcia. Ja przez ten rok w większości trenowałam na sucho w domu, na takim trenarze, że na sucho się strzelało, bo te strzelnice były pozamykane. Niektórzy. Niektóre... Czyli mieliście jakąś możliwość, jakąś alternatywę? Niektórzy, niektóre strzelnice otwierały swoim zawodnikom i mogli, że tak powiem, po cichu trenować. No tak. Ale ja nie miałam takiej możliwości. Dużo straciłaś przez ten rok, uważasz? Nie, myślę, że nie, bo na pewno gdzieś odetchnęłam, bo to był też taki dosyć intensywny czas i trenowałam sobie w spokoju. Pierwszy raz od jakiegoś czasu mogłam sobie potrenować to, co chciałam i popracować nad tym, czym chciałam. Mm -hmm. I no, zamknięcie, byliśmy parę miesięcy, więc to nie jest tak, że ja cały rok nie, nie strzelałam. I później jak wróciłam na tą strzelnicę, to ta forma pneumatyczna, która już była wtedy, ona nadal, nadal yy, gdzieś tam była kontynuowana. I Przyszedł pierwszy Puchar Świata w Indiach. I ja tam byłam w dwóch finałach i pier pierwszych finałach moich Puchar Świata i pierwszy medal Pucharu Świata zdobyłam. I dzięki tym zawodom pojechałam na, do Tokio. No i Tokio, to jak sobie teraz pomyślę, to na pewno formę miałam. Gdzieś zostały totalnie nieprzygotowane, nie byłam nieprzygotowana fizycznie na, na to obciążenie, bo gdzieś tam mi to kolano, yy, jakaś kontuzja kolana weszła. W najgorszym momencie, w jakim to, ta kontuzja była, to byłam na igrzyskach i mnie ratowali fizjoterapeuci, którzy byli na miejscu i myślę, że. Dzięki temu te cztery serie mogłam dobrze strzelić, dwóch nie dałam rady. O. No właśnie, Tokio 15 piętna, miejsce indywidualnie. Jak coś pomylę, to proszę po, po, popraw mnie. Mhm. I, ale ósme miejsce też w miksie, tak? Tak, no ja tak jak powiedziałam, w tej indywidualnej konkurencji ja przez tych pierwszych cztery serii to byłam w finale, w sensie w podsumowaniu, że, że gdzieś tam średnia wynika, że, że będę w pierwszej ósemce. I ogólnie powinnam to zrobić z palcem w nosie. Jest, tak, było ci ciężko, że tak powiem, to przegryźć, że trochę ta kontuzja no trochę wpłynęła na ten no, to, twój finał tak, olimpijski. Tak, ale też nie byłam takim świadomym zawodnikiem, że pewnych rzeczy trzeba Pilnować. Nie miałam przy sobie ludzi, którzy mi, by mi o tym powiedzieli. Mhm. I m, też to było z zaskoczenia trochę, bo, bo nigdy wcześniej nie miałam takich problemów, a to się dwa, tego, dwa miesiące przed igrzyskami zaczęło, więc jakby. I też nie miałam dobrego fizjoterapeuty przy sobie, który by powiedział, co zrobić. No, mój fizjoterapeuta kadrowy wówczas mi kazał rozciągać czwórkę okay. przy ostrym zapaleniu, więzadła. więc zadła. No, więc o czym my mówimy? I myślę, że tu dużo straciłam. I to było za, za późne, podjęte działania. Mm. Na szczęście teraz jakby na własną rękę robię różne rzeczy. Czyli uważasz, że w Tokio wiele się nauczyłaś po prostu? Na pewno, no to na pewno. A poza tym to, to nie jest tak, że się jedzie na pierwsze igrzyska. Tak, ja sobie to tak tłumaczyłam, że na pewno, to, na pewno to pojadę i na pewno to nie będzie aż takie trudne. Mhm. Ja nie uważam, że to było trudne, ale yy, też to jest tak, że trochę musisz się tych igrzysk nauczyć. Że to nie przyjeżdżasz na pierwsze igrzyska i możesz z bomby strzeli, strzelić sobie medal i, i nic się nie stało. Bo to nie są takie zwykłe zawody, bo y, szczególnie w naszej dyscyplinie y, to zainteresowanie y, otoczenia tobą nagle wzrasta. No tak, jeżeli w ogóle się czujecie, że nikt się tak, wami nie interesuje dokładnie, dokładnie. Y, i nagle jest takie bum, to może tak. trochę chyba przytłoczyć. Tak, ja też wtedy współpracowałam z taką panią psycholog, która uważam, że dosyć dobrze mnie do przygotowała. Miałam pewne elementy, na które uważać na igrzyskach, żeby tam się nie spalić. I myślę, że wiele z tych rzeczy dało mi to, że ja faktycznie tam nie skiepściłam mocno. <śm> tak to ujmę. Ale to też był taki czas, że ja tak jeszcze nie do końca, ja nie byłam na pewno na takim poziomie sportowym jak teraz, i na takim poziomie mentalnym, i na takim poziomie świadomości. Czyli. No to co teraz? Bo mam wrażenie, że, yy, że te twoje nawet nie początki, ale te trzy lata wstecz, dużo i niedużo, różnie można mówić. Yy, to taka była mocna nauka. Teraz no jest to... rok igrzysk mm -hmm. w Paryżu. Czego możemy się spodziewać? Jak to u was wygląda? Mm -hmm. no, no to właśnie to jest takie dosyć dziwne, bo jestem teraz w rankingu światowym trzecia. Mm -hmm. Mam za sobą w tym roku dwa finały Pucharów Świata, jeden medal. W jednym byłam czwarta, w drugim byłam trzecia. W zeszłym roku wygrałam finał Pucharu Świata. W zeszłym roku zdobyłam też Puchar świata i byłam w finałach i. Z tego, co mi się wydaje, żaden drugi strzelec w Polsce nie ma tyle finałów i medali. Mhm. A to jednak ja nie mam tej kwalifikacji. Więc Dlaczego tak jest? Tak system, 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 jest system mnie krzywdzący. trochę zniszczył. No. Tak, nie, nie wpasowałam się w ten system. To znaczy, u nas się zdobywa na odpowiednich zawodach, to są mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. To nie są puchary świata, które są cyklicznie co jakiś czas. I gdzieś tam w tych momentach, no tak jak ci powiedziałam, miałam wcześniej problemy z tym strojem, i one przychodziły w najmniej oczekiwanych y, momentach i. Y, jakby to mi odbierało tą szansę tak i pokazania tej wysokiej formy, bo ja tej formy nie traciłam, bo tylko przyszedł dobry strój, ja w niego weszłam i od razu te wyniki podskoczyły. To gdzieś może, y, gdzie, jak, jak możesz jeszcze zdobyć ten bilet? Mhm. Jeszcze mamy kwalifikację, turniej taki kwalifikacyjny w Rio de Janeiro, który jest za dwa tygodnie. Tam jest uwaga do zdobycia, aż jedna kwalifikacja, czyli trzeba wygrać. I tam, kto wygrywa, dostaje bilet. Prosta tak, zasada, tak? Tak, dokładnie. Znaczy, dostaje dla kraju. Okay. I drugą opcją... Ale chyba już tak raczej no, nie wymieniam tego. E, tak, no to myślę, że już jest za późno, żeby wymieniać. Już tak krótko tak. przed igrzyskami. Tak. to... No, i, i druga opcja, myślę, że bardziej ko korzystna. Większą szansę tutaj tak re realnie patrzeć mam na to, że jest jeszcze z rankingu jedno miejsce, i aktualnie jestem pierwsza do wzięcia z rankingu, ale gdzieś tam jest jedna zawodniczka bardzo blisko mnie, także to też nie jest pewne. No nic nie jest pewne. Także w tym sporcie możesz być jedną z najlepszych na świecie. Kiedy się dowiesz? Kiedy? E ranking kończy się w czerwcu. Okay, czyli tak naprawdę chwila przed, tak, przed no, igrzyskami. Dokładnie. Jest to stresujące dla ciebie, czy jak do tego podchodzisz? To mnie zniechęca. Okay. <grafy> System mnie zniechęca i mnie wkurza. Okay. <grafy> jakby to jest czyli wiesz, że zasługujesz na te igrzyska? Zdecydowanie. A to, to jest że... dla mnie żenujące, że ja nie mam <grafy> kwalifikacji, bo jakby jestem realistką. Jeżeli widzę, że ja wygrywam i widzę, jakie wyniki zdobywam, to jest dla mnie jakby rzeczą naturalną, że Jechać tam i nie walczyć o medal, no halo. Ja ten medal mogę zdobyć, bo kto ma zdobyć, jak ktoś nie zdobywa medali na Pucharach Świata, czy chociażby na zawodach takich y, światowych, nie tyle europejskich, co po prostu ta czołówka światowa, no to kto ma go zdobyć? No ale z Mistrzostw Świata, to, y, jeżeli mówisz, że na Mistrzostwach Świata też y, one były kwalifikacją, no to jednak na Mistrzostwach Świata startują chyba najlepiej, najlepsi i najlepiej. No wie, wiecie kiedy są, tak, wszyscy, tak, no bo Puchary tak. Świata to różnie bywa, tak. tak? Nie wszyscy jeżdżą na wszystkie puchary. Tak. Czy nie wiem, tak mi się wydaje. Yy, a jednak na Mistrzostwach Świata są chyba wszyscy, prawda? No też jest ta trójka z kraju. To nie jest tak, że reprezentacja zawsze ma tych samych zawodników. Mhm. To się gdzieś tam rotuje. Ja od 2017 roku jestem w każdym składzie. Każdy medal karabiniarek z Polski, Mistrzostw Europy czy, czy Pucharu Świata był ze mną. Jakby ja tutaj jestem niezmienną, ale jakby ta reprezentacja się rotuje. Więc tak samo jest na świecie. Raz inni jeżdżą, raz, raz ci jeżdżą, ale no na Mistrzostwach Świata też znowu już gdzieś tam... W ogóle pierwsze Mistrzostwa Świata, które wchodziły właśnie w, te, w ten system kwalifikacji do, do Paryża, Yy, rozpoczęłam COVID-em, więc nie pojechałam yy, od początku. Czy jakieś trochę, ma, masz trochę tego pecha? <grym> Zdecydowanie no, go mam. Ma, mam nadzieję, że yy, no, zakończy to się jakimś szczęściem takim porządnym i z tą kwalifikacją, i później yy, w tym yy, Paryżu. Powiedz mi takie niesportowe, miłe jakieś wspomnienie z Tokio. Igrzyska. Nie nie. Jak ja, ci powiem, jak Igrzyska Olimpijskie, to, to co ci pierwsze na myśl przychodzi? E, Dziekowicz. Spotkałam okay. Dziekowicz. Ale tak z daleka? Czy? Nie, mam z nim zdjęcie. To jest po prostu, o, to jest super. Bo no znasz człowieka, zresztą mój mąż się bardzo interesuje tenisem. Ja, ja nie jestem jakoś super hiperfanką, ale oglądam i, I mogłaś wysłać do męża, słuchaj. Przede wszystkim, mówię, so, masz, ciesz się. I to było, to było super, naprawdę. To, A gdzie go spotkałaś, na stołówce, czy gdzie? Wiesz co, był straszny, strasznie głośno się zrobiło, słyszę, jak ludzie piszczą i ja mówię do koleżanki, do Klaudii Breś, mówię, chodź, mówię, idziemy, coś tam się dzieje, musimy iść tam. No nie, no coś tam i właśnie taka chmara ludzi za nim szła. No i wszyscy prosili te zdjęcia, no i ja też podeszłam i ją się pytam, czy mogę zdjęć. Z tego zrobić. O, I się tak na mnie spojrzał, mówi: O, 4F, Polska, mi chodź. No, <laughs> ja. tak, bo oni mieli 4F. Tak. tak, Serbowie też mieli 4F'a. I w ogóle tak ciepło, miło się uśmiechnął. No, prostu... Czyli wytrzymywał te wszystkie te zainteresowanie, te wszystkie ta, zdjęcia, nie, czy na ta. ciebie tak za, nie, z, Nie, za, za nie był bardzo miły dla wszystkich. To I to było super. I to, to było, fajnie. że taka wiesz, gwiazda, no, no gdzie tutaj inne sporty nie, 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 nie No mówię. tak, to jest światowy Tak, no to jest gwiazda, klasy. już nie mówiąc o tym, o zarobkach czy o, o popularności, co po prostu bardzo miły człowiek, naprawdę super. To, to fajnie wspominam. Czyli jak myślisz, Igrzyska, pierwsza na myśl przychodzi. Trochę tak. No to tak. myślę, że jest to fajne, bo. Myślę, że nie każdy i nie wszędzie byś miała możliwość zrobienia sobie zdjęcia i zamienienia jakiegoś słowa. Aneta, trzy szybkie pytania na koniec. Gdybym nie była sportowcem, byłabym. Nauczycielem WF-u. O! Najlepsze sportowe wspomnienie? O, matko, nie wiem. Tyle Sporta... ich było. Mm, nie, to bym powiedziała, że zeszłoroczny finał Pucharu Świata to było takie zeszła i mówię, no wreszcie, no, wre, no wreszcie im pokazałam. Czyli nie było euforii, wielkiej radości, nie, nie. tylko w sobie zrobiłam. Dokładnie, no. <laughs> tak. Moje mocne. Trzeba być zarąbiście twardym, nawet jakby w ciebie rzucali. <laughs> I myślę, że to się tyczy każdego sportowca. I, i naprawdę u nas są takie chwile niektóre przytłaczające. Że trzeba sobie pomyśleć, że no jednak jeszcze, jeszcze tyle wytrzymam, to jeszcze tyle wytrzymam. Myślę, że nie tylko w sporcie, ale w życiu bywa różnie, prawda? Tak jest. Ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I dziękuję. przede wszystkim na początek życzę tej kwalifikacji olimpijskiej, dziękuję a później, bardzo. żeby już po tym etapie pecha, szczęście. Zrobić swoje. Tak, dziękuję i bardzo. Zrobić swoje. Aneta dziękuję. Stankiewicz, moim gościem. Dziękuję bardzo.